już między innymi maraton w Rzymie, a ostatnio wystartował w biegu w rosyjskim Omsku. Sport łączy z turystyką. W jego planach jest między innymi udział w zawodach we wszystkich miastach partnerskich Lublina. Zapraszamy. Ostatnio biegałem na Syberii. Było to moje marzenie, żeby w ogóle tam pojechać. Udało mi się i przy okazji biegałem w naszym mieście partnerskim w Omsku, ponieważ mój taki projekt ostatni jest, żeby biegać we wszystkich miastach partnerskich Lublina. Omsk był pierwszym miastem. Z tego, co słyszę do tej pory, nikt nie miał takiego pomysłu, a tutaj w tym kierunku nie było nikogo. Jestem pierwszy w tych miastach, w których byłem. Dowiedziałem się, że byłem pierwszy, nawet podziękowania dostałem za to i zaproszenia na przyszły raz, żeby przyjeżdżać. W Omsku było strasznie, można powiedzieć, bardzo gorąco. Niby tutaj się tak kojarzy, że Syberia to powinno być chłodno, ale tam jest, jak jest chłodno, to jest chłodno bardzo, jak jest ciepło, to jest gorąco. 38 stopni było, mogę się pochwalić, że na 305 startujących mężczyzn 214 dobiegło do mety. Ja byłem na pozycji 83 czy 4. Często przy maratonach są organizowane właśnie takie biegi krótsze i ja tutaj chcę połączyć jakby, żeby to było i zdrowie, i przyjemność, i również udział w biegu, bo gdybym tylko w maratonach startował, no to nie wiem, 3-4 maksymalnie w roku, a ja staram się to jakoś za namową też kolegów starszych, bardziej doświadczonych, mówią, jak będziesz biegał takie odległości, to będziesz biegał długo i będziesz zdrowy. Zaczynam od listopada przygotowania. Będzie to bieg po zamarzniętym Bajkale, początek marca. Tutaj dojdą warunki atmosferyczne, nieprzewidywalne. Nawet organizator nie może dzisiaj powiedzieć dokładnie, jak trasa będzie przebiegała, bo to będzie związane z opadami, z wiatrem. Nawet może być ten bieg przełożony o dzień czy dwa. Też takie przypadki się zdarzały. Zaczynam od listopada, tak jak wspomniałem, przygotowania, ponieważ chcę tutaj dosyć zająć dobrą pozycję. No, w miarę tego, co biegam już jakiś czas, no, też poprawiam swoje osiągnięcia i chcę tutaj wypaść jak najlepiej. U nas będzie zima, także będzie zbliżone warunki i będzie mi łatwiej się przygotować. Plus taki mamy u nas tutaj mały Bajkał. Przy Lublinie będę tam się starał jak najwięcej ćwiczyć. I kilka też mam kilka takich planów, żeby wyjechać na podobne biegi gdzieś Białoruś czy Ukraina, żeby było to troszeczkę zbliżone, żebym się mógł sprawdzić. Sprawia mi to wielką przyjemność. Nawet bym mógł powiedzieć, że w pewnym momencie się uzależniłem od biegania. Trudno mi bez biegania żyć. To jest takie połączenie, może dlatego, że u mnie jest ta turystyka też w podtekście. Nie jadę tylko na sam bieg, ale również turystyczny wymiar jest i to mi pomaga. Nie mam jakiegoś takiego sprecyzowanego do końca marzenia, ale gdzieś tam z tyłu mam taki plan, że tak jak teraz wybieram się na zimny bieg, tak to nazwę, tak w następnym roku chcę pojechać gdzieś na jakiś gorący bieg. Może gdzieś tam Kenia, oni przyjeżdżają do nas, zabierają nam wszystkie nagrody, może ja się wybiorę do nich. Wszyscy najlepsi przyjechali tutaj, to może ja będę miał jakieś szanse tam.